Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o burzy manewrów, ale nie o tej mojej, nie o moim KvK, tylko porozmawiamy sobie o tym jako o scenariuszu i dlaczego dla mnie osobiście jest to najlepszy scenariusz, jaki do tej pory grałem, jeśli chodzi o KvK. Witam z tej strony Snow, i tak jak już powiedziałem, tutaj chcę podkreślić to, że jest to moje subiektywne zdanie. Ja nie grałem wszystkich scenariuszów, jeśli chodzi o sezon podbojów, jeśli chodzi o te wcześniejsze KVK, no bo chociażby te KVK 1 przeszło pewne zmiany. Ja na nim jeszcze nie grałem. Nie grałem choćby tego KVK z Nilu, ale naprawdę grałem w większość formatów KVK, niektóre nawet po kilka razy, i myślę, że w pewnym sensie jestem w stanie je jakoś tam ocenić. I szczerze powiedziawszy, ten format, który graliśmy teraz, yy, oceniam najwyżej. I teraz można powiedzieć, że okej, okay, yy, tak jak mówię, no nie jestem tutaj obiektywny. Nasze KVK tak naprawdę było całkiem spoko. Jeśli chodzi o walkę, ilość walki, jakość tej walki, to ja uważam, że naprawdę było super. Ale wiecie, też nie, nie jest też tak, że patrzę z perspektywy wygranego, no bo przegraliśmy w końcu te KVK, więc tutaj mogłoby być coś takiego, takie odczucie na minus, a może jednak to nie jest najlepsze KVK, no bo przegraliśmy. Często ludzie mają takie wrażenie, że wiecie, jak wygrywamy, to format dobry, a jak przegrywamy, to format zły. Co jest moim zdaniem słabe, ale ja już myślę, mam na tyle doświadczenia w tej grze, że mogę gdzieś tam stwierdzić na, stwierdzić na zasadzie takiej bardziej właśnie obiektywnej, popatrzeć na te KVK trochę z innej strony i tak staram się. Wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić w 100%, ale pod takim kątem postaram się, właśnie, żeby był ten odcinek. Więc na początku, jeśli chodzi o plusy tego KVK. Jednym z takich naprawdę moim zdaniem dużych plusów jest mapa. Mapa tego KWK mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Już na samym początku podoba mi się to, że kiedy otwiera się, otwierają się pierwsze bramy, to jest od razu praktycznie walka, tak? I tutaj też jest bardzo fajna sprawa, bo otwierają się bramy i otwierają się bramy tylko w jedną stronę. I jeżeli mamy akurat tak podzielonych sojuszników, że od razu walczymy, to to jest fajne, bo mamy tylko jedną opcję, no i jak walczymy, to walczymy. Tutaj też od razu powiem, że to jest plus i minus, bo plus jest taki, że nie mamy wyboru, że wiecie, albo w lewo, albo w prawo i przeciwnik się zastanawia, kogo my będziemy atakować, a kogo nie. Mamy tylko jedną opcję. Minus oczywiście jest taki, że jeżeli Akurat ten obóz, który jest obok nas i z którym nam się tutaj otwiera ta przestrzeń, to będzie nasz sojusznik. No to nie będziemy mieli żadnej walki przez dosyć długi czas. I tutaj rzeczywiście uważam, że to jest dosyć duży minus. No ale to właśnie, z jednej strony to może być plus, z drugiej to może być minus, więc ciężko tutaj powiedzieć. Myślę, że będą tutaj różne opcje. Wydaje mi się, że tutaj właśnie nie jestem za bardzo obiektywny z tego względu, że myśmy od razu walczyli w tej pierwszej strefie i ta walka była dosyć fajna, i wszystkie obozy tak naprawdę miały szansę, żeby walczyć, więc tutaj jak się dzielimy, to warto się też tak podzielić właśnie, żeby od razu w tej pierwszej strefie można było zawalczyć. Ja wiem, że nie zawsze to będzie możliwe, ale przy mądrym podziale myślę, że myślę, że jest taka szansa, żeby coś w tym stylu wymyślić i wtedy naprawdę jest całkiem spoko. Jeżeli te obozy są równe, no to w ogóle już wtedy jest. Pięknie. Więc tutaj jest pierwsza strefa, ta piąta, która się otwiera. Jeśli chodzi o szóstą, to też jest fajnie, bo ona jest wolna, tak? Więc ta szósta strefa, ja lubię, kiedy są strefy wolne, że nie ma takiego od razu zamknięcia królestwa. Wiecie, przegrywacie pierwszą strefę i praktycznie koniec gry, więc tutaj też to jest bardzo fajne. Mamy każde królestwo, każdy obóz, przepraszam, ma swoją wolną strefę. To jest bardzo fajne. Ha, jeszcze co mi się bardzo podoba w tej piątej, to jest to, że tutaj naprawdę są rzeczy które można wygrać albo przegrać, czyli to nie jest tak, że każdy tak czy inaczej dostanie te plusy statystyk, tylko jeżeli wygrywacie, to naprawdę macie później przewagę w tych statystykach i to też moim zdaniem jest bardzo fajne, także że wygrywając później jak walczymy naprawdę mamy przewagę, my oczywiście straciliśmy te wszystkie rzeczy, no ale to tak jak mówię, to już jest koniec tego KVK więc tutaj nikt się jakoś specjalnie tym nie przejmuje. Ok wracając do kolejnych stref jeśli chodzi o opis mapy kolejna strefa, tutaj nasza to się nazywa HAMR. Często ją pokazywałem. To jest też fajna sprawa, bo tutaj, kiedy otwiera się ta strefa przed Kingslandem, powiedzmy, to mamy opcję, że tutaj wchodzą cztery obozy, więc. Wiecie, w KWK jest 6 obozów, tutaj wchodzi 4, i tutaj naprawdę się już może rozegrać spoko taka walka. I nawet jeżeli przegraliśmy tą pierwszą strefę, no to tutaj jest szansa, że gdzieś tam nam się wyrówna, tak. No bo jak wchodzą cztery obozy, to najczęściej będzie taki właśnie podział 2 na 2, 3 na 1, myślę, że tutaj musiałby bardzo być słaby podział w ogóle wszystkich obozów, żeby coś takiego się zdarzyło. I wtedy naprawdę jest słabo. Ale właśnie, nawet jeżeli jest taki podział, że jesteśmy gdzieś tam na minusie, powiedzmy, tak jak u była woda, to jest całkiem fajne e, opcja, że jeszcze zanim otworzy się Kingsland, otwierają się właśnie te bramy ósmy. I Tutaj to wszystko, co myśmy robili właśnie e, przy otwarciu tych bram ósmych, żeby gdzieś tam wyciągnąć tą wodę, e, to fajnie, że to w ogóle było możliwe. Na wielu KVK nie ma takiej możliwości że gdzieś za zamkniętych swoich sojuszników próbujemy gdzieś tam odbić. Tutaj taka możliwość jest i uważam, że ona też jest bardzo fajna. W ogóle wiecie, jeżeli ktoś lubi tam zerowanie miast i tak dalej, to te bramy ósme są całkiem fajne, bo one otwierają właśnie tą strefę przed Kingslandem, parę dni dosłownie, ale jednak przed Kingslandem, że wiecie, można już tam e, trochę zawalczyć, ale też właśnie jest szansa, żeby gdzieś tam się zabarykadować, żeby, żeby sobie ten dostęp do Kingslandu zablokować. Tutaj w ogóle, jeśli chodzi o strategię, to naprawdę się mnóstwo dzieje, jakieś blokowanie tych przełęczy, dzięki którym możemy wejść w ogóle do Kingslandu. Skoków przez góry, to tu jest naprawdę całe mnóstwo różnego rodzaju rozkminiania. Takie jeżeli ktoś lubi strategiczne rozgrywki, to tego tutaj może być naprawdę całe, całe mnóstwo. I tak jak mówię, jeżeli ktoś dobrze kombinuje, jeżeli jest opcja tak jak myśmy mieli tych opcji naprawdę całe mnóstwo w tym KVK, to tu się bardzo, bardzo dużo dzieje. Plusem jest też to, że w tych refach, które są przed Kingslandem, one są tak duże, że nie ma opcji, żeby ktoś, wiecie, tutaj ją zamurował całą, w sensie zabudował flagami. Wydaje mi się, że to jest niemalże niemożliwe, a jeżeli nawet byłoby możliwe, to strasznie karkołomne, więc przez to też wydaje mi się, że, że ta rozgrywka jest ciekawsza, bo tu zawsze można właśnie wykonać jakiś skok, zawsze można rzucić jakiś fort i tak dalej, i tak dalej. Sama królewska ziemia, jeśli chodzi o mapę, wydaje mi się, że też jest spoko, bo to jest naprawdę dosyć duży. Odcinek ziemi, także nie jest tak, że ten Kingland jest bardzo mały i walka się kończy bardzo szybko. To też może być plus, a czasem to może być minus. Mnie się wydaje, że jest to raczej plus, no bo wtedy ta walka jest lepsza. Fajne jest też to, że jest właśnie z jednej strony tylko przejście, więc nie można tak szybko zamknąć swoich rywali, ale to tutaj na pewno dużo zależy od tego, jak się tą KVK rozstrzygnie. Także tyle, jeśli chodzi o mapę. Może w sumie będę mówił od razu o minusach też mapy. Jeśli chodzi o minusy, no to wiadomo, mamy tutaj sześć obozów, i w tych KVK, gdzie mamy sześć obozów, zawsze istnieje to niebezpieczeństwo, że właśnie jeden obóz zostaje zamknięty. Myślę, że to niemalże nie jest do rozwiązania. Na przykład na Orleanie to wydaje mi się, że to jest naprawdę olbrzymi minus mapy w Orleanie, bo tam sobie w ogóle z tym nie można poradzić. Natomiast na tym KVK jest fajnie zrobione to, że mimo. Ktoś jest zamknięty, to jeszcze możemy gdzieś tam odzyskać tego naszego sojusznika. Możemy przyjść mu z odsieczą i możemy razem zaatakować, co myśmy niejako tutaj udowodnili. Końcowo, oczywiście, i tak żeśmy przegrali, ale przynajmniej udało nam się tego sojusznika tutaj wyrwać i, i zostawić. Także myślę, że jeśli chodzi o mapę to na pewno jest to moja ulubiona mapa, ze względu właśnie na to, jak dużo tutaj można zrobić, jak, jak wiele jest opcji. Jeśli ktoś coś takiego lubi tak jak ja, no to na pewno ta mapa mu odpasuje, chociaż tutaj oczywiście taka gwiazdka powinna być naprawdę. Bardzo, bardzo dużo zależy od tego, jak podzielimy obozy, jaka jest siła tych obozów, jaki jest matchmaking, bo tutaj bardzo dużo od tego zależy, no i są takie KvK, w których po prostu nic się tak naprawdę... Urządnego nie da zrobić. Kolejna rzecz, która tutaj jest bardzo, ale to bardzo ważna i bardzo fajna, to są te manewry, które tutaj mamy. I powiem Wam, że te manewry to jest ogólnie taki fajny smaczek, że o, tu sobie coś znajdę, tu sobie coś doda, można sobie poczytać, wybrać. Ogólnie to jest fajne. Wydaje mi się, że te manewry do walki nie dają zbyt wiele. Fajne jest przyspieszenie, e, jeśli chodzi o prędkość marszu, bo to zawsze jakoś tam usprawnia w ogóle walkę. E, te rzeczy do mobilizacji też są spoko, ale tak naprawdę, moim zdaniem, najlepsze to są te rzeczy, które mamy tutaj, jeśli chodzi o wsparcie. Ponieważ możemy dostać milion kryształów, po prostu zbierając sobie surowce, co jest ekstra. Mamy jeden bastion dodatkowy, dzięki którym też będziemy mieli więcej kryształów. Oprócz tego mamy rzeczy, które będą nam oddawać w, niejaki, w jakiś sposób surowce zaleczenie, albo będziemy po prostu leczyć taniej, albo w ogóle nie będziemy musieli leczyć. Oczywiście jest procentowo, więc nie patrzcie na to tak, że o, dobra, przez nie wiem, kilka dni będę sobie walczył i nic nie muszę wydawać. Nie. Żeby zaoszczędzić tutaj, na przykład, te 700 milionów surowców, to oczywiście musicie te surowce też gdzieś tam. Zdobywać albo, albo wydawać, tak? Więc tutaj na przykład też jest tylko 8%, więc też musicie dosyć dużo walczyć, żeby, żeby zaoszczędzić, ale jak sobie to pododajemy, to naprawdę tutaj dostajemy masę surowców, kryształów, tak naprawdę za darmo, więc to jest trochę tak, jakby Lili w tym scenariuszu dawała nam pewne rzeczy. Oczywiście to nie jest jedyny scenariusz, w którym mamy takie opcje, chociażby w Nilu też jest taka opcja, tylko właśnie jeśli chodzi o Nil, to często się spotykam z takimi opiniami, że ludzie mówią, że jest to dosyć nudny format, że tam jest więcej tego jakby zastrzeżenia, jest mnóstwo tych obozów, małe te przestrzenie i że nie ma aż tak dużo walki. Ta mapa wydaje mi się jest dużo bardziej otwarta, a przy tym właśnie mamy te manewry, które są naprawdę bardzo spoko. Można się tu nimi bawić, można je Przełączać to też jest plus w porównaniu do Nilu, że tutaj możemy mogę sobie wyrzucić wszystkie te manewry i załadować zupełnie inne. E Chile I nawet mogę to robić w trakcie walki, gdzie w Nilu, jak raz już coś wybierzesz, no to już jest po prostu koniec, tak? Także wydaje mi się, że to też jest gdzieś tam przewaga, jeśli chodzi o te dodatkowe rzeczy. Mamy tutaj też zapomniałem, mamy tutaj też ten artefakt, dla niektórych to jest ważne, dzięki któremu możemy używać jakby umiejętności, in dowódcy. Przejść na coś innego, czy na przykład, że może być dowódcą łuczników jako drugi używany, czy nie wiem, liucze. Może Liucze to akurat nie, najlepszy, nie najlepsza opcja, ale na przykład Zygel Yanga można sobie wrzucić jako drugiego z piechoty, i czasem widziałem też takie garnizony. Pod względem mobilizacji garnizonów jest niekiedy bardzo ciekawe, bo pojawiają się też ciekawe pary i na pewno dodaje to dużego smaczku. Jedną zdecydowanie z najlepszych rzeczy, która mi się tu ogromnie podoba, jestem ciekawy czy to kiedyś przejdzie w ogóle na wszystkie modele, to są właśnie te strzelające flagi. Powiem Wam, że to jest ekstra, naprawdę. Jest taki dodatek strategiczny, który jest świetny i wydaje mi się, że w ogóle ograniczenia jakie tutaj są, też są bardzo dobre, bo zobaczcie. Możemy przekształcić na te strzelające flagi, które już Wam też pokazywałem kilka razy. Możemy ich mieć maksymalnie pięć i odnawiają się tylko jedna dziennie, więc ograniczenie jest fajne, bo nie możemy robić tak, że wiecie, ktoś nastawia pięćdziesiąt tych flag i wszystkie strzelają i robi jakieś naprawdę krzywe akcje. Tylko z Lepiej jest oszczędzać sobie te flagi i najlepiej używać wtedy, kiedy jesteśmy w ofensywie. I wtedy, jeżeli naprawdę mamy przewagę, to możemy w jakiś sposób od tego wroga tak odrzucić, że nie będzie w stanie gdzieś tam farmami wchodzić do flagi i nie będzie w ten sposób zatrzymywał naszej tam ekspansji czy naszego ruchu do przodu, bo po prostu jego miasta będą tak daleko od flagi, tak? bo ten zasięg flagi jest dosyć duży, że możemy przybudować tą flagę bardzo blisko naszego wroga i wtedy będzie strzelała w w taki sposób, że te miasta odetną. Myśmy to zastosowali raz świetnie i powiem Wam, że raz udało nam się to tak zrobić, że praktycznie z tego naszego manewru, kiedy zaczęliśmy używać tej scelającej flagi, praktycznie skończyła się obrona naszych, naszych przeciwników, tak? bo oni zobaczyli, że my odrzucimy ich miasta, mieliśmy dużą przewagę w polu, mieliśmy dobre tutaj mobilizacje, więc oni później po prostu odpuścili, nie byli w stanie utrzymać tych flag i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo gdzieś tam Usprawnia to grę, także naprawdę te rzeczy są bardzo fajne. Jeśli chodzi o kontrmobilizację, to ciężko mi tutaj powiedzieć, bo myśmy grali na takim KVK dosyć mało aktywnym i tutaj na pewno byłaby różnica. Nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się szczerze. Że nie jest to w ogóle potrzebne w tym KVK. Jeżeli coś miałbym stąd wyrzucić, to chyba jednak bym to wy, wyrzucił, tą kontrmobilizację taką szybką, bo wydaje mi się, że wcale to nie jest takie fajne. tak? Jeżeli byśmy pomyśleli o wiecie takich, jak myśmy grali, no to czasem się to udawało zrobić, czasem nie. Wiadomo, że w okresie takiej szybkiej mobilizacji jest to możliwe, ale kiedy mamy dużo osób, to wiecie, te kontrmobilizacje też dosyć szybko umierają. Gdyby to były Imperium, to myślę, że tutaj mielibyśmy. Tyle tych kontr, 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 mobilizacji, że wiecie, byłoby rali, na rali, na rali, na rali, na rali, na rali, na rali. Mogłoby to być po prostu uciążliwe i niefajne po prostu. Więc wydaje mi się, że to akurat byłoby na minus, że nie jest to potrzebne, wydaje mi się, że nie sprawia to jakiejś super radości. Niekiedy rzeczywiście to sprawia, że ciężko jest tą flagę zniszczyć, jest to jakaś tam zmiana, natomiast wydaje mi się, że to nie jest coś takiego, co jest jakoś super potrzebne w Rise of Kingdoms. Garnizony i tak są dosyć mocne, więc wydaje mi się, że wzmacnianie garnizonu nie jest potrzebne. Te wieże strzelnicze, które usprawniają, tak usprawniają manewr, dzięki któremu, wiecie, szybciej coś zajmiemy, są fajne i to moim zdaniem w Rise of Kingdoms jest potrzebne. Natomiast. Jeszcze wzmacnianie obrony wydaje mi się, że nie jest potrzebne w ogóle. No i tutaj, nie wiem, tutaj bym jednak postawił minus przy tym. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, one są tak naprawdę bardzo podobne albo tożsame. Nie będę się tutaj rozwodził o kronikach, które też są bardzo podobne i, i nie przeszkadzają, szczerze powiedziawszy, w grze. Nie miałem takiego wrażenia, że jakiś tam rozdział trwał zbyt długo albo zbyt krótko. Myślę, że to jest w miarę dobrze zrobione. To zostałe rzeczy, jeśli chodzi o nagrody, to też tutaj nie widzę wielkich różnic. Ja się zresztą praktycznie nigdy na tym nie skupiam, więc nawet gdyby były, to pewnie bym ich nie zauważył za bardzo. Ale wydaje mi się, że całe wszystko to, co jest inne, przepraszam, to co jest zwykle bardzo podobne w sezonie podbojów, to jest tutaj też mniej więcej na takim samym poziomie. Także szczerze z mojej perspektywy, mimo minusów, tego scenariusza KVK, bo uważam, że każdy scenariusz ma swoje minusy. I, I mimo tego, że jak zwykle bardzo dużo zależy tutaj od matchmakingu, które zrobi Lilith, a później dużo zależy od matchmakingu, jaki sami zrobimy pomiędzy obozami, bo to jest oczywiście zawsze bardzo, bardzo ważne. Ale gdybyśmy te czynniki odsunęli i zrobili sobie takie sześć idealnie takich samych, powiedzmy, obozów, gdzie wszyscy chcą walczyć i wszyscy się ustawią tak, żeby tej walki było dużo. To naprawdę uważam, że ten format KVK jest no, dla mnie osobiście najlepszy. Na pewno zachęcam do rozważenia, kiedy będziecie mieli opcję do wybrania. Jeszcze tak na koniec jedna rzecz, która moim zdaniem mogłaby tu być zrobiona lepiej: to mógłby tu być włożony jakiś motyw historyczny. Tak, Tak jak już mówiłem, to. Wcześniej wydaje mi się, że gdyby ten format miał może trochę inną nazwę, miał trochę inny design, to też byłoby bardzo fajnie, także że weszlibyśmy w jakąś epokę historyczną, że weszlibyśmy może nawet nie epokę, tylko weszlibyśmy w, jakiś, w jakąś właśnie cywilizację, czy tam, nie wiem, azjatycką, czy, czy jakąkolwiek inną i poczulibyśmy więcej jeszcze klimat tego, że jesteśmy w jakimś innym KVK, gdzie to wszystko troszeczkę inaczej wygląda. Myślę, że to byłby duży plus. I szczerze, mam nadzieję, bo wydaje mi się, że jest jeszcze opcja taka, żeby właśnie zrobić taką zmianę. Co to jest za problem, tak? To jest tylko problem graficzny, to jest problem nazw. To są rzeczy, które można zrobić dosyć szybko i uważam, że byłoby warto, bo naprawdę ten format KVK moim zdaniem na to zasługuje. Jestem ciekawy, jaka jest, jakie są wasze komentarze na ten temat. Dajcie znać. Chwilczcie. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.